Jeżeli jesteś zainteresowany treningiem personalnym, treningiem grupowym w Twoim biurze lub na sali, to zapraszam do kontaktu. Witam Cię na treningu z handlami. Cię potrenujemy sobie już z obciążeniem, więc pamiętaj o technice odpowiedniej. Na początku zrobimy sobie coś na plecy, w pochyleniu, ale pamiętaj o jednym: weź sobie na razie mniejsze obciążenie, nauczy tego ruchu, a dopiero później w trakcie będziesz mogła lub mógł sobie dodawać. Dobra? Ok? Technika jest najważniejsza, pamiętajcie o tym. Nie prostujemy tutaj nóg, lekko są ugięte i zostawiaj te lekko ugięte nogi. Teraz wyprostowane plecki, ściągnięte są łopatki, barki do dołu. I teraz jest ruch najważniejszy do biodra. Nie robimy ruchu do klatki pieszowej, tak właśnie, żeby te dłonie było jak najbliżej, tylko do biodra. Popatrzcie, takiego ruchu nie robimy, bo to nie jest ćwiczenie właśnie na, akurat na tą partię mięśniową. W ogóle to jest takie ćwiczenie, gdzie wiele osób popełnia ten błąd, także warto to zabrać zadbać, żeby właśnie, żeby te hanterki były do bioderka kierowane. Oczywiście wydech jest w górze, w dole jest wdech. Mam nadzieję, że to już wszystko wiesz, także 10 razy na spokojnie wystarczy i skup się na tym, żeby było właśnie dobrze, poprawnie. Dobra, przechodzimy sobie dalej na rozpiętki, więc zrobimy sobie teraz klatkę piersiową i zaraz popatrzcie, hanterki nie idą za siebie za bardzo. Przy tym ćwiczeniu, tak samo jak nie przeprostowuj w tym ćwiczeniu łokci, to jest najczęstszy błąd. Najczęstszy błąd to właśnie jest przeprostowanie łokci, tak samo jak i rotacja z dłonią. Jeszcze cię to wyjaśnię w kolejnym materiale. Może na tym to polega, jak będziemy uczyć się tego ćwiczenia. Bo to są noweczki ćwiczenia, bo oczywiście z handlami trzeba robić wszystko dokładnie, jeszcze bardziej, ponieważ tu już jest czynnik zewnętrzny. Hantelki. Więc naprawdę tutaj, jeżeli chcesz te mięśnie ładnie sobie bodźcować, to pamiętaj o tym, żeby to robić bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego zaczynamy od mojego ciężarku. Dobra? Okej, okay. znowu wyde wydech jest w górze, wydech jest w dole. No i opuszczamy wolno, a szybko, dynamicznie do góry. Na spokojnie. Tak się to świetnie właśnie sprawdzi. Jak widzę ludzi na siłowni, którzy wykonują te ćwiczenia i robią to bardzo niepoprawnie, to od razu... Inspirujemy do tego właśnie, żeby nagrywać Wam i przypominać Wam o tej technice, że to jest bardzo istotna sprawa. Dobra, lecimy sobie na triceps i teraz tak, triceps robi wyprost, więc to jest takie przeciwieństwo tamtego ćwiczenia, więc tutaj wyprostujemy całkowicie łokcie w górze, jak schodzimy do dołu, to powoli, tak samo jak chcesz wyprostować tutaj te łokcie, to nie przenosisz tego ciężarku do ud, to nie, to jest niepoprawne. Na wysokości twarzy, brody to zostawiasz i prostujesz tylko same ramiona. W ten sposób to zrobimy, tak popracuje nam jeszcze lepiej triceps, bo lepiej jak jest lepiej, no pewnie, że tak. Tylko pamiętaj, łokcie nie idą na zewnątrz, zwróćcie zwróć na to uwagę, łokcie nie idą na zewnątrz, tylko po prostu robimy to w swoim tempie, dokładnie, powoli. Przechodzimy na biceps. Niby takie proste ćwiczenie, takie uginanie, ale tak samo ta postawa ciała jest mega istotna, ponieważ, ponieważ większość się garbi, większość ma postawę troszkę zamkniętą, a tu trzeba się otworzyć, postawa to podstawa, więc mamy wyeksponowaną kratkę piersiową, łopatki są delikatnie do siebie, są zbliżone i teraz trzymamy tę postawę ciała w ten sposób, żeby te łokcie były przy tułowiu, popatrzcie jak to fajnie wygląda od razu od razu jest lepiej, można jeszcze swobodnie oddychać i tak sobie trzymasz tę pozycję, nic się właśnie nie nachylasz, nic nie chybotasz, nie o to chodzi w ogóle w tym ćwiczeniu jak coś chybotasz lub takie rzeczy robisz, no to wiadomo, że ciężarek jest za duży. Normalna sprawa. Powoli dokładnie robimy. Jak się już nauczysz, to oczywiście wtedy sobie możesz sobie zwiększyć ten ciężarek. Proste? Pewnie, że proste. Oczywiście w górze jest wydech, w dole jest wdech. I tak salutki dzień. Przechodzimy na barki. Tylko barki nie w ten sposób robimy, nie za wysoko unosimy, ponieważ tutaj kaptur się włączy, czyli mięśnie szyi. Mamy ćwiczyć samym barkiem. I to jest ćwiczenie wymagające, ponieważ większość ludzi dodaje sobie kilogramów na to ćwiczenie i też macha niepotrzebnie, a naprawdę wtedy pracują tutaj kapturami. Jeżeli bolą cię kaptury w tym ćwiczeniu, zaciętego spięte mięśnie, jeżeli nie rozciągasz w ogóle szyi, no to możliwe, że to ćwiczenie sprawi ci dużo trudności, więc na początku zadbaj o to, żeby rozciągnąć sobie kaptury. Popatrzcie, też nigdzie nie bujamy, nigdzie nie chybujemy, tylko delikatne ruchy to są. To są dosłownie naprawdę nie takie za wysokie ruchy, wyczuj te momenty jak te barki się ładnie napinają, a zobaczysz naprawdę, że oddają Ci, oddadzą Ci dużo dobrego. wydech jest w górze, wdech w dole i oczywiście tempo, żeby nie było takie na byle jakie, tylko oczywiście zrób to świadomie. I teraz tak, pokażę Ci ćwiczenie, które możesz sobie spokojnie rozsionąć szyję. W ogóle to na co dzień to jest fajna sprawa, żeby o to dbać. Bo to jest mega spięty mięsień. Jeżeli naprawdę dużo siedzisz, w ogóle się mało ruszasz. No to teraz stań właśnie z, tymi, z tym obciążeniem i daj sobie ucho do barku z jednej i z drugiej strony. Zobacz, zobacz. Oczywiście prosto do dołu i zobacz, jak to idzie. Przechodzimy dalej. Przysiad. Kolanka, pamię, pamiętasz już, mam nadzieję, że to już wiesz. Nie do środka, to jest podstawa. Zrobimy sobie w ten sposób, że hunterki będą przed sobą, ponieważ robimy taką równoważnie. mamy będą naciągnąć do przodu. Tyłek będzie ciągnął do tyłu i będzie taka równowaga, ten balans zachowany. I teraz łokciami dotykamy sobie UDA. Wziąłem uwagę, tylko nie za, zaokrąglone plecy. Mam nadzieję, że już tego się nauczyłeś lub nauczyłeś. I jest moc. Popatrzcie, łokcie idą specjalnie do. Tutaj do, idą do UDA, ponieważ nie, nie schodzimy niżej biodrem. To jest taki właśnie trick, troszkę taka, taka mała podpowiedź, jak to można zrobić, właśnie, żeby za nisko z tym biodrem nie schodzić, żeby nie podwijać tego biodra. I tak samo jest. Wdech do dołu, wydech jest góra, dynamit. I tak można robić celutki dzień. Można się nakręcać, można do tego treningu oczywiście wracać. Na spokojnie sobie wracaj. I oczywiście się wzmacniaj. Oczywiście dbaj o to lepsze samo Jak najbardziej. Przejdziemy sobie dalej. Przechodzimy sobie dalej na wykrok. 6 razy na nogę. I teraz zadbamy sobie o to, żeby tutaj poczuć sobie tyłek. Tył w ogóle jeśli chodzi o pośladki tutaj w tym ćwiczeniu to jest bardzo istotna sprawa żeby poczuć ale żeby to poczuć to trzeba się delikatnie pochylić z tyłu noga ma być na paluszkach zwróć na to uwagę wyprostowana z przodu z lekko ugięta jak wychodzimy do góry zauważ zauważ że prostuje to z tyłu tylko ta z przodu to jest taki właśnie ruch jakbym chciał właśnie dopiąć jeszcze bardziej pośladek element pochylenia w tym ćwiczeniu jest bardzo istotny ponieważ on wymusza właśnie pośladek na większej pracy nie tylko na udzie więc mam nadzieję że to będzie dla ciebie Oczywiście proste, pochylamy się, to jest ta pozycja, pamiętaj, że paluszki z tyłu, żeby były aktywne, oczywiście łydka, tak samo ta ładnie spięta i schodzimy powolutku do dołu na wdech, góra na wydechu, wdech i wydech, dynamicznie, Zwróćcie uwagę, wolno do dołu, szybciej do góry, wolno do dołu i szybko do góry, dobra, klasa, 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 dobra, to chyba wszystko na teraz, także rzucamy już te handelki w kąt, i przechodzimy sobie na brzuch, końcówka ćwiczeń. zrobimy sobie delikatne ćwiczenia na brzuch, żeby jeszcze bardziej podkręcić tę formę, dlaczego by nie, zrobimy sobie szybko wolno, dobra, więc teraz tak, znasz to bardzo dobrze ćwiczenie, kolanka idą do łokcia, w kierunku łokcia jak najbliżej się da, tylko oczywiście nie zmieniamy pozycji ciała, technika, technika i szybko 6 razy, wolno 6 razy i tak dwie rundy sobie zrobimy. Jak najbardziej, ostatnie 6 razy na dynamicie. właśnie, że podkręć ten materiał. Dlaczego by nie? I jeszcze ostatnie ćwiczenia ja zrobimy sobie, plank jedna ręka. Więc tutaj delikatnie dotykamy sobie Biodra z jednej, drugiej strony, tylko w ten sposób, żeby oczywiście nie bujało nam się. Co? No, Bioderko, dobrze, właśnie o to chodzi. Biodro się nie buja, nic się nie rusza, tylko ruszamy samymi rękami. I tak samo takie ćwiczenie, by nic, a jednak możesz poczuć troszkę brzuch, jak się bardziej skupisz na tym ćwiczeniu. Dobra, było 10 razy, po na stronę, było super. To teraz czas już na rozciąganie, więc przejdź sobie do klęku. Kolanka szeroko na skraj maty, i teraz oprzyj sobie czoło, a dłonie idą jak najdalej. I oddychaj tyle, ile potrzebujesz. Na spokojnie, nie spiesz się nigdzie, skup się, skoncentruj się na tym oddechu. Teraz jest chwila dla ciebie relaksu po tym i odpoczynku po tym całym treningu. Niby krótki, a zobaczysz, że jak regularnie będziesz to wykonywać, to zobaczysz, że będzie moc. Będzie moc, będą efekty, więc samo dobro. Dobra, przechodzimy sobie dalej do pośladka, czyli teraz w pozycji do pompki. Kolanko idzie do przodu, rotujemy sobie stopę i teraz przechodzimy sobie na łokcie. Biodro idzie do pięty w tej pozycji i tak sobie możemy przytrzymać i medytować w ten sposób, że głowa jest aktywna, nie pochylamy tej głowy za bardzo do przodu, dobra? Tylko, żeby byłam na przedłużeniu kręgosłupa. Prawa, lewa strona, oczywiście możesz to robić sobie dłużej, na potrzeby tego, może dać sobie pauzę, przytrzymać sobie, jeżeli czujesz, że któryś z pośladków bardziej ciągnie. Napisz mi w w komentarzu, jak te ćwiczenia się sprawdzają, jak się wam w ogóle sprawdziły. Dziękuję w ogóle za te wszystkie lajki, komentarze, za to, za to wsparcie. Pamiętajcie, to mnie napędza do tego, żeby nagrywać jeszcze więcej takich ćwiczeń, treningów, materiałów, także jak najbardziej jestem wam za to wdzięczny. Przechodzimy dalej do klatki piersiowej. Rozciągamy sobie. znajdź sobie właśnie. Drzwi, mniej więcej tą framugę o jak to się mówi. I rozciągnij sobie klatkę w ten sposób. Pokażę Ci jeszcze drugi sposób, w jaki możesz zrobić, oczywiście rozciągnąć klatkę. W ten prostszy sposób, bo w prostocie tkwi siła. Więc ręce są na wysokości barków, zwróć uwagę. No i osiągamy tę klatkę piersiową. Teraz udo. Więc staniemy sobie, oczywiście na jednej nodze, ręka idzie do boku i puszy ten balans. Pięta idzie to pośladka, prawa, lewa noga. Tyle ile potrzebujesz, jeżeli ciągnie, oczywiście. I to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Daję oczywiście znać, jak Ci poszło, i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Także cześć. Jeżeli jesteś zainteresowany treningiem personalnym, treningiem grupowym w Twoim biurze lub na sali, to zapraszam do kontaktu.